którym. No. Dzień przedostatni, czas zacząć. Niestety motywacji nie ma. Wszyscy śpią. Dzieciaki u góry. Kasia na dole. A godzina 7:10. Czas wstawać. Towarzystwo słyszało? Halo, halo. Nie ma wyjścia, towarzystwo musi wstawać. Dzisiaj przed nami Tczew i zwiedzanie zamków. Zapraszam do pobudki. A to my już przygotowywani do wyjazdu. Jeszcze tylko sakwy i ruszamy. Wolniej, bo mama z tyłu zostaje. Albo dojechać kawałek do skrzyżowania i się zatrzymać. Dzisiaj na trasie taki piękny las. Jedziemy już jakieś 4 km takim lasem. I wszystko wskazuje, że będziemy dość długo nim podróżować. Jedziemy szlakiem Doliny Wisły i właśnie żeśmy zabłądzili, bo chcieliśmy dojechać do punktu widokowego i musimy z powrotem wrócić na trasę. Małe wiosło. Wieś na końcu świata. Uwaga, bo deski są śliskie. Proszę bardzo, taka piękna wiata, jak się dzieci mogą cieszyć ze śniadania. Dotarliśmy do punktu widokowego. Mamy to. Zaraz będziemy podziwiać widoki i jest śniadanko. Czekamy jeszcze tylko na Kasię, która musi do nas dojechać, bo gdzieś zabłądziła za nami, bo ona niestety ma najmocniejszy rower, ale jedzie. Na końcu zabezpiecza boki. Jedzie nasza Katarzyna z wodą na kawę. I na herbatę, bo dzieci tu już tańczą. Śniadanie. Gdzie my jedziemy? Tam czy tam? Widać łachy na Wiśle, czyli te plamy takie białe, piachu, żółte w zasadzie, to są tak zwane łachy. Czyli znaczy to, że Wisła ma niski poziom wody, bo gdyby miała wysoki poziom wody, to te wszystkie łachy byłyby pod wodą. A mama powiedziała, że myśli, że kiedyś Wisła była nawet dotąd, gdzie tu są te drzewa już nawet możliwe, rosną. Tak. Kawałek tutaj tam tylko tak z 5, tak z 10 metrów od nas. Może tak być, bo Wisła to jest duża rzeka, potężna i
niesie duże ilości wody. Patrzcie, jakie tam są wzgórza. Się tak zaczynają i tak idą. Mówiłem, że dzisiaj jedziemy do Tczewa. Do Tczewa, tak. To ja też znam wierszyk. Słucham. Czubaty Szczyżyk w czystej czapeczce z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę. W Tczewie tum Tczewian wytęża oczy, Strzyżyk dotoczy czy nie dotoczy. Tymczasem Strzyżyk tuż, tuż przed Tczewem troszeczkę zboczył w krzaczkach za drzewem i krótszą dróżką, krążąc nad rzeczką, wrócił do Tczewa razem z kuleczką. Ekipa już gotowa, ruszamy powoli, widoki zobaczone, ruszamy w stronę Tczewa, mamy jakieś 50 km do przejechania. Do zobaczenia na szlaku. Kolejne górki przed nami, a miało być już tylko płasko, ale ta Polska zaskakuje. Ekipa mi uciekła, ja nie mogę się wdrapać pod górkę, a oni poszli do przodu. My tuż przed Gniewem. Tam w oddali Gniew i zamek, który będziemy za chwilę prawdopodobnie zwiedzać. A tutaj ekipa jedzie i się trzyma. A my w rynku w Tczewie. Nie, my w rynku w Gniewie. Tak, w Gniewie i zaraz jedziemy na zamek. Taki malutki ryneczek. I znowu studnia, wody brak. Musieliśmy się mniej więcej do poziomu Wisły dokopać, a jesteśmy 40 parę metrów nad poziomem morza. Taki standardowy mur miał około 2,5 do 3 metrów grubości. Okna w tym miejscu są idealnie pośrodku ściany osadzone. Dookoła nas są też fotografie z odbudowy zamku za 60-90. Ostatnie zdjęcie po prawej stronie pokazuje, jak zastaną tutaj właśnie w latach 60. zamek. Było to jedno wielkie gruzowisko porośnięte krzakami. I to wszystko trzeba było tutaj posprzątać, ogarnąć i odbudować.
Także można zobaczyć te kawał pracy, jak tutaj był włożony. Mamy tutaj też mapki terenu, przekroje zamku. Właśnie o tym jednym przekroju mówiłam, że będzie widać, że ta wieża jednak była niższa. Mamy piwnicę, parter oraz pierwsze piętro w tych murowanych sklepieniach. Już prawie połowa. Uwaga na głowę. Masz. Dosyć solidnie połamał nogę. Na to od kolana tu potrzebowałam. Do góry. Na rynku będzie jarmark rzemiosławny. Będą różne tutaj atrakcje. Będą atrakcje też tutaj na zamku. Będzie pokaz łucznik spakonnego. Już po zwiedzaniu zamku ruszamy na rowery i w trasę, bo zaczynają iść deszcze. Ciśnie. Z tyłu nas goni deszcz. Co? Co ty mówisz? Uciekamy dalej. Nie mamy czasu na zatrzymywania. Tam jest deszcz, a my chyba uciekliśmy. Jesteśmy w tej chwili na wale przeciwpowodziowym na Wiśle, tam z przodu przed państwem Wisła, bo takiego, z takiej perspektywy patrzymy. Poza tym, no taka dość płytka, płytki stan wody jest. A my tutaj na wale i jedziemy też w tamtą stronę, tam niestety też chmury. My już w Tszczewie, Franek i ja, po tej stronie ulicy, a dziewczyny zostały tam i musimy na nie czekać. Na razie wszystko wskazuje, że chyba umknęliśmy przed deszczem. Jesteśmy, już dojechaliśmy, wszyscy na miejscu,